Rzadkiego i wybitnego gościa mamy dzisiaj w programie, pan profesor Karski z Georgetown University, czterokrotny kurier Polski w czasie okupacji niemieckiej w Polsce. Panie profesorze, doszliśmy do tego, że teraz z kim pan profesor miał okazję rozmawiać, jeżeli chodzi o stronę angielską? Czterech członków gabinetu wojennego. W Anglii w wojny ośrodkiem władzy jest gabinet wojenny. Ministerstwa się nie liczą. Gabinet wojenny składa się zwykle 11-12 ludzi. Przewodniczącym jest zawsze premier. Złożyłem raport członkom Edenowi, sprawy zagraniczne. Lord Cranborne, który reprezentował partię konserwatywną. Greenwood i Dalton, którzy reprezentowali Labour Party. To byli najpotężniejsi ludzie w Anglii. Potem kilku członków House of Commons, pamiętam Miss Wilkinson i innym. Poza tym, i to znowu szczególnie na prośbę Żydów, żebym dotarł do tych ludzi, którzy tworzą opinię, a więc pisarzy, dziennikarzy i tak dalej. Ja to robiłem. Doszedłem, taki był Arthur Kessler, autor takiej wielkiej, sławnej książki Darkness at Noon. Z nim miałem interwiu. H.G. Wells, światowy, sławny pisarz. Dotarłem też do niego. I znowuż do kilku innych tych wybitnych, już nierządowych ludzi, tylko tych, którzy tworzyli opinię publiczną. A jaka była ogólna reakcja na to, co pan profesor im mówił? Wszyscy byli życzliwi wobec... Mówimy tylko o sprawach żydowskich. Tak, w tej chwili o sprawach żydowskich. Tak. Bo proszę pamiętać, że sprawy żydowskie w mojej misji to była tylko część Oczywiście, mojej misji. Tak. Przecież ja informowałem, miałem polecenia, odstronić, struktura ruchu podziemnego, metody niemieckie, ofiary polskie, organizacja parlamentu podziemnego. I każdego z tych ludzi ja sobie przygotowywałem takie krótkie resume, mniej więcej 18-20 minut. I recytowałem, jeżeli mi nie przerwali, bo niektórzy mi przerywali, nie byli tym zainteresowani. Na sprawy żydowskie nigdy nie przeznaczałem więcej niż 4-5 minut. I teraz, gdy dochodziłem do części żydowskiej, niektórzy albo byli niezainteresowani, albo już znali ten przedmiot, na przykład Eden. Gdy zacząłem mówić teraz, ja także mam misję od podziemia żydowskiego. Przerwał mi bardzo delikatnie, ja go uwielbiałem, Edena. Zresztą powiedziałem mu to, bo on był przeciwko Chamberlainowi, on był razem z Churchillem przeciwko policy of appeasement. Przerwał mi bardzo delikatnie i powiedział, raport Karskiego już do nas dotarł. Sprawy wezmą właściwy bieg. I czy wzięły? Czy były jakieś skutki, jakieś efekty tego, co pan im mówił? Znowuż proszę uważać. Proszę pani, ja byłem kurierem, ja byłem niczym w czasie wojny. Ja byłem skrzynką pocztową. Tak, tylko że mówił im pan o rzeczach, o których oni rzekomo nie wiedzieli. Mnie nie wolno było zadawać pytań. Mnie nie wolno było antagonizować ludzi. Moją rolą było odpowiadać na pytania, jeżeli człowiek miał prawo do słuchania mojej odpowiedzi. Co z moją misją robili, czy Polacy, czy Żydzi, tam Zygelbojmy, czy Schwarzbart, czy Anglicy? Nigdy się o to nie pytałem. No jak pani się może zapytać Edena, czy potem Roosevelta? Panie prezydencie, na co pan na to? No dobrze, ale patrząc teraz z perspektywy lat w takim razie, w pana własnym odczuciu, czy była jakaś reakcja, czy była właściwa reakcja, czy zrobili coś w tym kierunku, żeby Żydom pomóc? Czy co powinni zrobić? Proszę pani, nikt nie zrobił dostatecznie dużo dla Żydów. Żaden naród, żaden kościół, żaden rząd. Wiemy o tym, 6 milionów Żydów zginęło. No więc nikt skutecznej akcji nie przedsiębiorł. Jeżeli chodzi o tych przywódców, z którymi ja rozmawiałem, najpierw w Londynie, a potem pojechałem do Waszyngtonu, oczywiście. No to najczęściej powtarzany argument był, my walczymy o wolność wszystkich narodów w Europie. Zapewnić im wolność to znaczy
militarnie zmiażdżyć Niemcy hitlerowskie. To musimy robić. Wszystko inne jest side issue. Używali prawie wszyscy tego wyrażenia. Sprawy żydowskie, tak zresztą, jak i sprawy polskie, czy serbskie, czy inne, to były sprawy poboczne. Wszyscy ci, ja rozmawiałem, skontaktowałem się z najpotężniejszymi ludźmi koalicji. Ci ludzie myśleli w wielkich kategoriach wojennych. Losy ludzkości były w ich ręku. Oni wszyscy byli skoncentrowani wygrać jak najszybciej tę wojnę, zmiażdżyć wojsko wojenne. Niemniej dwa narody, polski naród i powiedzmy obywatele polscy, Żydzi czy nie obywatele polscy, najbardziej ucierpieli w tej wojnie. Panie profesorze, chciałem troszeczkę zmienić temat, jeżeli mogę, bo czas ma swoje prawa. Pan profesor oglądał, bo brał udział w tym, myśmy wszyscy oglądali ostatnio film pod tytułem Shoah, pana Lanzmana. Jakie jest zdanie, zupełnie szczerze, pana profesora o tym filmie? Ależ proszę bardzo, olbrzymia ilość, większość Polaków nigdy tego filmu nie widziała. Po drugie, Polacy ci, nawet jeżeli widzieli, widocznie nie zrozumieli albo nie chcieli zrozumieć tego filmu. Lanzmann jest zainteresowany tylko i wyłącznie mechanizmem zagłady Żydów. Jego nie interesują stosunki polsko-żydowskie, czy francusko-żydowskie, czy holendersko-żydowskie. W tym filmie jego nie interesują sprawy, czy ludzie pomagali Żydom, czy im nie pomagali. Tylko jak wyglądały te obozy, jak się ta zagłada odbyła i co ci, którzy przeżyli, o tym myśleli wtedy i teraz, gdy on miał z nimi interwiuwy. To jest tylko film Lanzmana. W całym tym filmie, jeżeli go pan widział, tylko raz wspomina, że w ogóle była wojna. Jego wojna nie interesuje. Tylko jak się odbyła zagłada Żydów. Czy uważa pan profesor, przepraszam, w takim razie, że te wszystkie obiekcje i protesty Polaków są nieuzasadnione, jeżeli chodzi o ten film? Olbrzymia większość tych zarzutów polskich, szczególnie w pierwszym okresie. Teraz to się już zmieniło. Parę tygodni temu czytałem edytoriał, ten zasadniczy artykuł w Nowym Dzienniku, który zupełnie zajmuje inne stanowisko niż Polacy tam w tych listach do redakcji. Więc pierwsza taka fala reakcji polskiej była histeryczna. Przez ludzi, którzy nie widzieli tego filmu. Ten film trwa 9,5 godzin. Którzy nie chcieli zrozumieć intencji tego filmu. Charakterystyczne jest, ani jeden z głosów krytycznych nie zauważył oświadczenia papieża, który chwali ten film i który pochwalił Lanzmana. Ani jeden z Polaków nie zwrócił na to uwagi. Po czym jakieś wyssane z palca zarzuty, że ten film oskarża Polaków o współpracę z Niemcami w gnębieniu Żydów. No co jest w ogóle jakieś kłamstwo ohydne, bzdura, nie ma nic wspólnego. A czy pan profesor w tym filmie w ogóle rzecz biorąc dopatruje się jakiś antypolski? Nie. Nie dopatruje się pan profesor? Polacy są tacy, jacy są. Ale czy nie uważa pan, nie można się spodziewać od żydowskiego, gdyby twórcą jest Żyd francuski, jakiejś przyjaźni do Polaków. Czyli pan profesor nie uważa, że to jest film także przyjaźny, specjalny dla Polaków? Polacy w tym filmie, niektórzy Polacy, którzy się wypowiadają, okazują dobre serce, okazują współczucie. Większość wypowiedzi jest przerażająca. Wstydziłem się, słuchając tych wypowiedzi. Doszła do nas także wiadomość, nawet w prasie w pewnym sensie, czytałem taki pamflet, że właściwie pan profesor, rozmowa pana profesora w tym filmie była nagrywana przez 8 godzin, tak. A użyto tylko kilkanaście minut, tak. Z tego. Czy specjalnie pan profesor uważa, że Lanzmann pewne rzeczy z wywiadu z panem wykreślił, nie użył, dlatego że mógłby się zmienić charakter tego filmu, czy pan profesor zadowolony jest z tego, co było pokazane? Ani jedno, ani drugie. Lanzmann ma wywiadów na 350 godzin. Z tych 350 godzin zrobił film na 9,5 godzin. Skarski miał wywiad 8 godzin. Z 8 godzin zrobił 44 minuty. I teraz,
co on wziął z tych wszystkich ludzi, z którymi prowadził wywiady z Karskim. Dla mnie najważniejszą częścią wywiadu było to, co ja zrobiłem z moją misją żydowską, że dotarłem do Londynu, dotarłem do Waszyngtonu. Landsmana to nie interesuje. Landsmana interesowało tylko to, co Karski widział. I to w filmie umieścił. Zrobił to nie tylko z Karskim. W tym filmie występuje czeski Żyd, nazywa się Wrba, który w pewnym momencie ucieka z Oświęcimia, a żeby poinformować Żydów węgierskich, że jak przyjdą wysyłki, żeby za wszelką cenę uciekali, bo to znaczy śmierć. Teraz Wrba wyszedł z Oświęcimia, poinformował Żydów. O tym Landsman też nie wspomina. Panie profesorze, muszę przerwać znowu na chwileczkę. Wrócimy jeszcze na kilka minut do profesora Karskiego i tej niezwykle ciekawej rozmowy. A teraz jeszcze Związek Polek w Ameryce i Aronson jeszcze raz. Profesorze, niestety musimy zakończyć tę rozmowę. Ostatnie pytanie moje. Czy pan profesor uważa, że z tego Polacy się słusznie zdenerwowali tym filmem, niesłusznie? Ja nie chcę mówić o Polakach, mówię o sobie. Ja żałuję tego, że Landsman uciął tę część, co ja ze sprawą żydowską zrobiłem, ale nie mogę mieć do niego o to pretensji. To nie należało do filmu. Okej, okay, dziękuję bardzo serdecznie panu profesorowi. Pan profesor Karski, drodzy państwo, który przyjechał do nas do Chicago na krótko bardzo i znalazł chwilę czasu. Dzięki profesorowi Smoleńskiemu i Instytutowi imienia Dmowskiego gościmy dzisiaj profesora u nas. Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję bardzo pani Lusiu. Dziękuję. Słyszałem dużo o państwie, o pana działalności szlachetnej i mądrej. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. I to wszystko na teraz, mili państwo. W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie dyrektor biura imigracyjnego w Chicago. Uśmiechnijcie się państwo, jutro będzie lepiej aniżeli dzisiaj. Dobranoc, Robert Lewandowski. Thank you.